A to jest kolejny odcinek z The One Beat. I tak, tak, sprawdziłam sobie tą nieszczęsną solucję, bo wolę zdobyć wszystkie zakończenia tak najszybciej, jak to jest możliwe, bo nie widzę sensu, żeby tą grę ogrywać 3 razy pod rząd. I'm so sorry. I teoretycznie teraz musimy iść do Nissana, żeby skończyć nasz wolny czas. Skończyłeś? Nie. Yep. Rozumiemy, to chodźmy. W porządku. Pozwól mi pokazać twoją datę bit telefonu. He? Więc mogę sprawdzić. Będę mogła sprawdzić jakby ile zdobyłeś przyjaciół. Ponadto myślę, że będę także w stanie wysłuchać tego. Myślę, że że też potrzebuję z tego wysłać coś. A, jakby robię przez ten cały czas wiele rzeczy, co? No cóż, chodźmy dalej. Szczerze mówiąc, twoja lista przyjaciół to dalej tylko 4. Rozumiem, że to może być trudne rozmawiać z obcymi, ale pomyśl o tym. Ale by o tym pomyśleć, nie. Przecież to nie jest jedna osoba od wtedy. No cóż, mam nadzieję, że będziesz w stanie zrehabilitować się. Nissana, myślę, że o wiele łatwiej mi jest zdobyć przyjaciół, kiedy dostaję jakieś ciebie porady. Niby jak dokładnie ty wcześniej. Jak dokładnie ci to niby wcześniej mogło pomóc? Zobaczmy. Zachowuję się o wiele radośniej i rozmawiam z nimi szczerze, ale. Ale potem czuję, że trochę z dystansem, kiedy jest tam, coś w tym stylu, jakby rośnie dystans między nimi. I nie wiem, dlaczego tak miałoby się dzieć. Cóż, jeżeli miałbym to wiedzieć, to moja lista. Gdybym to wiedział, to czy moja lista przyjaciół nie byłaby w tym momencie super wielka? Przypuszczam, że to jest prawda. Więc co mam robić po tym, jak zdobędę przyjaciół? Po prostu nic, proszę. Co? Dlaczego? Odkąd ja nie jestem, mogę być do końca pewna, co się wydarzy, ale mogę mieć pewne przypuszczenia. Jakby kiedy nie będę mogła dłużej być przy tobie. Więc to jest wielka strata, coś w tym stylu. Jesteś taki mały. Taki mały. Przepraszam, ale mi teraz piszą takie. To wcale nie tak, że jesteś jego rówieśniczką, ale on jest taki mały. Nie jesteś taki zbyt społeczny w porównaniu do innych ludzi. Więc twoja socjalizacja może być lekko. Cóż, przypuszczam, że rzeczy takie jak są teraz powinny być w porządku, na razie powiedzmy. Naprawdę te przerwy, kiedy ja myślę, że powinnam ucinać, a i tak pewnie zapomnę przy montażu to wyciąć. Więc zgadam byle co. Nie jestem pewna, o co mu chodzi? Chyba chodzi mu o to, że w taki sposób mnie oceniasz? Czy ty nie myślisz, a czy ty czasem sam o sobie nie myślisz jak o czymś obrzydliwym? A chyba chodziło mu o to, że gadał o nim jakby był tymi ściekami. Przypuszczam, prawdopodobnie, ponieważ ludzie mi mówili takie rzeczy, kiedy chodziłem do szkoły.
Proszę, niech twoje własny osąd będzie priorytetem od osądów innych. Jestem bardzo dumny, szczerze. Niby z której strony jesteś dumny? Szczerze mówiąc, jestem sam z siebie bardzo dumny, bo jestem najbardziej nie... Jestem najmniej lubianą osobą na tej planecie. To jest powód do tego, żeby być dumnym. Ponoć. Czy ja mam już w ogóle złoto? Według mnie. Racja, przypuszczam, że jesteś tym typem, który właśnie by coś takiego powiedział. Spotkaliśmy licznych mieszkańców miasta i mogę się zgodzić do tego, że... jakby pomoc im... Mogę się zgodzić, że dlatego, że pomoc im będzie miała jakąś skuteczność, więc myślę, że najlepiej będzie teraz poszukać dla nas przyjaciół gdzieś. Co? Kiedy nie mamy co zrobić? Już napisałem na mutę, żeby powiedzieć im, żeby nam zreportowali cokolwiek by się miało wydarzyć. Nie... Znowu deployment. Nie było żadnych aktualizacji jeszcze, więc to powinno pomóc. O, rozumiem, urocza. I tak będziemy musieli to upublicznić, ale na razie powinniśmy to sprawdzić. Rozumiem, ktoś jeszcze. Myślę, że możemy się przejść. Co myślisz o Coco Alley? Coco Alley? To jest dosyć urocze miejsce z dużą ilością kafeterii i takich, wiecie, fancy sklepów. Jakby czułem się przemęczony, kiedy miałem tam jakiś biznes, żeby tam iść. Czuł się przemęczony. Czy ty się... Boże. Moje tłumaczenie się. I'm so sorry. Czy ty się masz zamiar zaprzyjaźnić z jakimś zmęczonym biznesmenem? Mam na myśli, jeżeli nie ma nikogo innego. Chyba chodzi o to, że w tym sklepie też, że w tamtej alei też możemy znaleźć jakichś biznesmenów, wiecie. Bo to jest dobre miejsce do handlu i tym podobnym. Jestem trochę niepewna, ale w porządku, chodźmy tam razem. Będę twoim strażnikiem. Chociaż nie wiemy, kiedy haker może znowu uderzyć. Okej, chodźmy. Oho. Mamy kolejny rozdział. Miodowa... Clover, nie jestem pewna, czy to chodzi o koniczynę. Miodowa koniczyna złamana dusza? Czy to chodzi o zegar? Nie. To jest koniczyna. Dobrze, myślę. Miodowa koniczyna złamana dusza, coś w tym stylu. Łamanie dusz. Lecim! Mogę w ogóle sobie zasejwuję może. Zrobię to na drugi. Uznajmy, że na pierwszy to będzie pierwszy rozdział, taki koniec. Tam sobie sejwa zrobię. A teraz musimy iść do Coco Alley, tylko gdzie ona może być? To jest Bidward, tu jest ten Red Shot. Czy to jest pływalnia? Bo trzeba iść tutaj? O, się pojawił ten, czyli tutaj jest Coco Alley, okej. Ale to jest Biu... Znam cię! Kim ty jesteś? Chodź tu. Wiem? To jest... O, to ten chłopak, który się martwił o Miyumi i został przy niej. Zastanawiam się, czy on gdzieś tutaj żyje? W tym przypadku... Wygląda na to, że nie będziemy musieli się udawać do jakiegoś wymęczonego biznesmena... biznesmena. Naprawdę nie miałam tego na myśli, ale okej. Okay. Hello. Ła! Przepraszam, zaskoczyłeś mnie, kiedy tak po prostu podszedłeś i mi się przedstawiłeś. Panie, czy my się spotkaliśmy wcześniej? A, tak, jestem Nashi, a ty jesteś? Hurry
jest takie kawaii dziecko. Oh my god. Oh my god. Ja takie chcę. W ogóle urocze. Jestem Hakuya, pomagam mojej mamie i mojemu tacie tutaj. Czy to jest sklep z kwiatami? Wygląda niesamowicie. Racja. Mamy wielu klientów, odkąd mama i tata nie mieli... Co? Mieliśmy dostawy wiele klientów, odkąd mama i tata... Aha, że on musi rozprowadzać wiele dostaw do klientów, odkąd mama i tata nie mają w ogóle poczucia kierunku. Czyli, no cóż, orientacji nie mają. Ale ty jesteś ich dzieckiem, więc czy to nie jest dla ciebie problem, Haruya? Cóż, tak długo jak mam mapę i na nią patrzę, to popełniam czasem jakieś błędy, ale się raczej nie gubię. To brzmi jakby on czuł się z tym trochę niespokojnie. Czy to twój pierwszy raz tutaj na naszej? Tak, pomyślałem, że znam to miejsce z znam nazwę tego miejsca z miasta. Dlaczego myślę? Boże, dlaczego o tym pytasz? Rozumiem. Mamy hinta. Po tym jak ktoś zrobił ten bałagan ze kwiatami w ogrodzie, który się znajduje niedaleko, myślałem, że możesz wiedzieć coś o tym. Misane! Ta. Ale co mogłoby to zacząć? Kiedy to się zaczęło? Jakiś tydzień temu? To wyglądało tak, jakby doniczki z kwiatami były niszczone każdego dnia. Czy myślisz, że kto to mógłby zrobić? Użyję tego długiego czasu i naprawdę wszyscy są tutaj nimi, więc mam na myśli, nie mam pojęcia. On wygląda na naprawdę zaniepokojonego, jak przypuszczam. Myślę, że to nie jest dobry czas, żeby go pytać o to, żeby zostać przyjaciółmi. Co ty myślisz, czy... O, Boże. Co to? Czyżbyś w końcu nauczył się czytać czyjś nastrój? Czy ty próbujesz mi powiedzieć, że ja zawsze jestem okrutny? Ale w rzeczy samej, jeżeli mam być szczera, to myślę, że najlepiej będzie, jeżeli szybko rozpracujemy pracę hakera. Ale z pewnością mógłby to też zrobić jakiś zwyczajny delikwent, racja? A delikwenci, którzy po prostu niszczą wiązki z kwiatami, nadal istnieją? Wszystko ostatnio wraca do dni retro. Może to jest jakiś delikwent, który chce podążać starymi śladami? To jest chyba jakiś niezadowolony widocznie delikwent. W każdym razie, żeby spektakulować, nie możemy sobie spektakulować bez większej ilości informacji. Czy jest tutaj ktoś, o kogo możemy zapytać, o detale? Jest Moroku. Moroku z ogrodu może coś więcej. Odkąd on jest w końcu jedynym, który dba o ten ogród. Dziękuję ci bardzo. Więc chodźmy sprawdzić tego Moroku i zapytajmy na Tsukage Miyumi o asystę. Co? Możesz się z nimi skontaktować, jak już powiedziałam, ale w tym przypadku, jeżeli będziemy mieć więcej ludzi, to lepiej. Ty się dosyć wolno przyzwyczajasz na naszy, coś w tym stylu? Przyzwyczajam do czego? Cóż, do kontaktów z innymi?
A teraz chodźmy zapytać tego ogrodnika. Ej, ale to jest przecież bardzo istotna część. Okej, łapię. Ale Boże, to jest takie piękne. Ta muzyka jest tak spokojna. To jest Flower Bee. To jest chyba ten skład jego rodziców, tak? Tutaj nic nie ma, a to też nie powinno chyba być. To jest jakieś kafeteria, nie? Gdzie jest to? A, muszę iść szybciej. Jak zwykle, nie mogę. Spika. O, kościej mamy. Dobra, mamy jedną osobę. Tutaj chyba też zwie się do ogrodu. Tutaj jest też coś. Ja nie wiedziałam, że ktoś tu w tym śpiewa, ale ładnie. Tu też kogoś mamy. Okej. A tu jest wyjście, tak? Dobra, to może na razie chodźmy tu. Ależ ty fajna! Jakby nastrój tutaj sprawia, że się czuję niekomfortowo. Witaj, czy szukasz czegoś? Gdzie my w ogóle wleźliśmy? Moda nie jest moim, jak to się mówi, czymś, co mnie pasjonuje. Rozumiem. Cóż, nie martw się o to. Nie każdy może się z tym urodzić. Dokładnie. Moje imię to Melashi. Jestem Momori Ono. Jestem właścicielką tego sklepu i ponadto jestem projektantką butów. No, słyszałam twoje imię wcześniej. Nie wiedziałam, że należy do takiej pięknej pani. Och, chyba nie jesteś tutaj zbyt szczery. Powiedz, czy ty pod tą... pod tą kurtką nosisz, nie wiem, bluzę, coś tam w stylu. To jest mój szkolny uniform, ale spodnie są inne. What? To jest uniform gimnazjum w mieście Mashiro, racja? W końcu tego jego projektowałam, jak pamiętam. Wow, to niesamowite. Jest taki super do ruszania, taki super łatwy do poruszania się, jest taki komfortowy. I w ogóle te rzeczy, naprawdę go uwielbiam. Doceniam taką szczerą, prostą opinię. Ale czego nosisz go poza szkołą? Ponieważ nie mam innych ubrań do noszenia. A ty jesteś szczery? A, no to cóż, to dobrze, że masz jeszcze jedno. Okej, więc... odwiedź mnie potem. Ty i ja będziemy mogli porozmawiać jeszcze, jeżeli będziesz chciał. Tak, madam. Jestem absolutnie pozytywny względem tego, a teraz mi proszę wybacz. A really? Tutaj już ktoś był. Teraz jesteśmy w jakimś, nie wiem, sklepie z zegarami, coś w tym stylu. Mam wrażenie, że ona z kolejnym szalonym naukowcem. Wow, to jest naprawdę ekstrawaganckie miejsce. O, rany, rany, gość, jakie niezwykłe. Co? Musisz na serio komplementować każdą panią na swojej drodze. Och, jaka... on jest pilczarzem, ja mam to mówię. Och, jaka oszałamiająca dama. Chociaż ma takie małe cienie pod oczami. Chyba, tak o to chodziło? Moje imię to Nanashi, a jakie jest twoje? Moje imię? No mówiłam, że kolejna walienta nam się trafiła.
O, moje imię Misata, a to są moje dzieci. Lalki? Och, nie obawiaj się, mały chłopcze. Spójrz, nawet one ciebie witają. One wszystkie mają duszę, jak widzisz. No cóż, mogę to określić? Są takie niesamowite. I one są w takich różnych wzorach. Mam na myśli te twoje dzieci. Ale one wyglądają tak, jakby mogły rozmawiać. Cóż, być niemal ludzkie. Myślę, że to jest coś. Myślę, że mogłabyś nawet wygrać nagrodę z czymś takim. Czyli, że one są zrobione niemal jak ludzie, tak? Jakby niemal jak ludzie wyglądają. Więc możesz określić, jakie są imponujące. Ale lalki w przeciwieństwie. Ale lalki, albo może inaczej, wszystkie rzeczy mogą posiadać duszę wewnątrz. Z pewnością możesz to prosto określić. Jak sobie chcesz. One niemal są jak ludzie. Nie, one są. My i oni są tacy sami. Prawda, one są moimi ukochanymi dziećmi. I ty mógłbyś być całkiem w porządku naczyniem, więc czy życzysz sobie, żeby mieć w ramionach jedno z moich dzieci? Myślę, że niezwykle szybko mi się śpieszy, więc może innym razem? Och, jaka szkoda, ale witaj w moim sercu. Jakby powitam każdą zmianę w sercu, coś w tym stylu. Okej, tutaj byliśmy. Tutaj można wejść? Nie. Myślę, że to jest jakieś przejście. Tutaj byliśmy, tutaj jeszcze tutaj pójdziemy i pójdziemy do tego ogrodu. Co to za miejsce? Jest tak tutaj ciemno. Hej. Co? Jakaś tajemnicza postać? I jeszcze ta ciężka część. Hej. A? Co ty tutaj robisz? Zabierz swoje ręce z dala od tego. O, ktoś tu jest. Przepraszam za to. Jestem na naszej. A kim ty jesteś? Mei wa kawaii. Mei wa sora. Dakara nanda to yun da. Czy on nazwał siebie niedźwiedziem? Nie, Boże. Po prostu jestem debilem. Jakby moje imię brzmi Kamui, a moim właścicielem jest Sora. A co z tobą? A, rozumiem, więc do tego rodzaju miejsca. Moi rodzice używają tego miejsca do planetarium? Ale odkąd oni wyruszyli za granicę, to praktycznie jest mój dom. Pomyślisz, że przypuszczalnie okazjonalnie mam czasem gości? To znaczy, że okazjonalnie dostaję jakiegoś gościa? Coś w tym stylu? Och, więc to jest miejsce, gdzie możesz zobaczyć gwiazdy. Czy bym mógł przyjść tutaj je zobaczyć czasami? Cóż, jeżeli będziesz miał ochotę. Ta chmurna odpowiedź daje mi 80% szansy, że nie, ale i tak się nie poddam. A
A, może, że on się nazywa Sora, a to miejsce może się nazywa komu i coś w tym stylu. Może to na początku źle przedstawiłam. Rozumiem, więc zapytam cię jeszcze raz, czy stąd pójdziesz, ponieważ jesteś bardzo irytujący. Okej, przepraszam, ale... Przepraszam za to? A to miejsce się nazywa Spika, ja nie rozumiem tego. A, może chodzi o to, że jego nazwisko to jest Kamuki, a jego imię to Sora, coś w tym stylu. Dobra, to jest ten ogrodnik, jak to rozumiem. Ktoś tu leży? Ła! Co hej? O, przepraszam, wyglądałeś jakbyś właśnie spał. Życzyłbym sobie, żebyś obudził mnie trochę delikatniej. Pomyślałem, że pociągnięcie ciebie ze skrojego ubrania będzie dosyć delikatny. Och, jestem na nasz, a ty? Ja. Fajna muzyka w tej leci. Naprawdę w tej postaci mam fajne głosy. Co ja jestem Akashi. Rozumiem. Mogę zobaczyć, że lubisz Boże, baseball. Ale to ponieważ ja gram w baseball? Aczkolwiek... twoja data mówi, że jest tutaj nawet więcej około chłopców z piłkami, coś w tym stylu. Jaka data? A, masz rację, ale przestań z tym teraz. To jest w porządku. Czy on specjalnie go bierze i drażni? Ja tylko po prostu zbieram piłki, które no... Nie wiem, no, co teraz na naszym chodzi. To w porządku, nawet jeżeli tylko podnoszę te piłki, które ty właśnie upuszczasz. Nawet jeżeli tylko podnoszą piłki, które upuszczasz. Nawet jeżeli ty mogłeś zrobić jakiegoś strajka już jakiś czas temu, czy on właśnie go w depresję chce wpędzić? To teraz jakby dynasz, jak nie topisz, coś w tym stylu. Nie rozumiem angielskich powiedzonek. W każdym razie nadal możesz mieć marzenia. Przestań natychmiast! Nie próbuj mnie wpędzać w depresję! Okej... Ale przyszłość może być dla ciebie niebezpieczna. Wybacz mi teraz. Nie... Wiesz co? W depresję biednego chłopaka wpędza. Dobra, ty jesteś ogrodnikiem. Więc to on wygląda na to, że... dba o kwiaty, tak jak mówił. To jest awatar na jego ramieniu? Może, to może być wizualny zwierzątko, taki jak animal. Boże, jak zwierzątko? Może by to być zwizualizowany... Nie, zwierzątko, takie jak normalne zwierzęta, nie? Hello, możemy porozmawiać troszkę? A, jaki kwiatuszek ma na ramieniu i fajne ma okularki, ten kwiatuszek. To nie jest głos Moroku, czyż nie? Czy to ten kwiatek mówi, że się nazywa Hapitan? Jestem Hapitan, a ten gość to Moroku. Miło nam cię poznać? Używanie głosu jest jedną z funkcji awatara. On wygląda na takie zdrowego. Czy to możliwe, że nie jest wcale dobry w komunikacji? Źle, ten gość... Jak zwykle ktoś mi musi przeszkadzać podczas nagrywania. Dobra. Źle, ten gość, odkąd się urodził, miał dość tych wszystkich nonsensów.
dostał swojego bit telefona, to wprost przestał gadać całkowicie. I tak nawet jeden czy trzy kwiatki, które on podlewał, to po 10. I tak nawet dwa czy trzy kwiatki, które on podlewał, tak po jakichś 10 minutach on je łamał. A on był tak do tego stopnia znudzony, głupiec. On może na pewno wykonywać ten rodzaj pracy? To nie tak, że on tak robi każdego dnia, wiesz, ale to jest bardziej tak, że Leon teraz ma więcej do roboty przez tego dupka, który podeptał kwiaty i teraz wraca do domu później. Czy wiesz coś właśnie o tym gościu, który wydeptuje kwiaty? To by nawet nas bardzo ocaliło od tych wszystkich problemów, które on zrobił. Gość... Jak pamiętam, to był dosyć niski gościu. Czy to nie jest zbyt wysoka osoba? Cóż, może lepiej zapisać sobie to info? Czy ten gość wyglądał jak winowajca? A czy szukacie więc gościa, który jest winowajcą? Chłopcze, to by nam naprawdę pomogło. Ten gość chodzi tak zmartwiony, odkąd nie jest w stanie... Ten gość chodzi tak zmartwiony i ma po prostu dość tego wszystkiego, tak że nawet nie jest w stanie się poprawnie ruszać. Ten głos, jak przypuszczam, funkcjonuje w ten sposób, że wysyła słowa bezpośrednio z umysłu swojego właściciela do jego bit telefonu, ale... sposób jego gadania jest... Ale sposób, w jaki oni gadają, to tak jakby byli zupełnie osobną jednostką. Tak, przypuszczam, że on się nie nudzi, myśląc w ten sposób. Jakby on wnosi w to poprawki przez cały ten czas. Ten gość może po prostu myśleć jak ryba? A ja wtedy mogę powiedzieć coś w stylu: chciałabym zjeść makrelę. Wiesz, w ten sposób, że on na przykład tylko sobie pomyśli ryba, a ja się odzywam w ten sposób, że chcę zjeść makrelę. Nie mam pojęcia, jak można tak po cichu po prostu zmienić swoje myśli. To jest naprawdę coś oryginalnego. Nanashi, wystarczy już tej pogadanki. Jeżeli charakter za tym stoi, to nie mam za dużo czasu. Tak, ale Niski... to nie mówi nam za dużo. Prawda. Nasukaga i Miumi powiedzieli nam, że już tutaj idą. Chodźmy się z nimi spotkać. Okej, Moroku, albo może Hapitan? Dziękuję ci. Tak, do zobaczenia. To jest interesujące, powiem wam szczerze, taki... Dobra, to jest nasz ten widzę. A Miumi gdzie jest? Szpice. Nie, tutaj był ten gościu, tutaj raczej nie będzie. Tutaj jest ten... Musimy jeszcze Miumi znaleźć, gdzie ona może być. W sklepie z modą nie. Tutaj na pewno nie. Może ona jest w tej kawiarence. Wiecie, mi to tłumaczenie tej gry też idzie pewnie trochę średnio, jak zauważyliście. Ten gość już stąd zniknął, czyli po prostu jakąś dostawę robić. Tutaj...
Chyba nie ma Miyumi. Może ona jest po prostu z tym, tylko nie pokazuje jej coś w tym stylu. Ale ta muzyka jest świetna! Boże. Chodzi mi o to, że tłumaczenie tej gry może być w moim wykonaniu trochę kulawe, bo trochę improwizuję. Z tego powodu, że pewnie jak zauważyliście, jest tutaj używany też trochę slang, a ja nie najlepiej sobie z czymś takim radzę. Jakby ten, kto tłumaczył tą grę, jakby tłumaczenie jest chyba z tego co pamiętam fanowskie, więc mogli sobie używać takich rzeczy, wiecie, slangów i tym podobne. Ale mam nadzieję, że się jej tak wam podoba. Prócz tego, co ja jeszcze chciałam powiedzieć? Kurczę, może naprawdę powinnam zrobić tą serię ze Stardew Valley, bo tam mogłabym po prostu usiąść i gadać przez jakiś dłuższy okres czasu. Ale z drugiej strony też nie jestem osobą, która jakoś często ma potrzebę gadać, bo jak mam jakieś info, to po prostu serwuję to info, nie? Dalej myślę także nad seriami, które mogłam nagrać na kanale. Ostatnio bardzo mi się podobały właśnie gry tego twórcy z One Beat Heart. I jest taka jedna wizualna nowelka, która wychodzi online i mam zamiar ją nagrać. Mam także zamiar nagrać demo do pewnej gry, którą dopiero co twórca robi. I jeżeli nawet fajnie to wyjdzie, to mam nadzieję, że mogłam ją zrobić nagranie całej serii z tejże gry. W każdym razie wszelkie tytuły z planowanymi seriami pamiętajcie, że możecie znaleźć, moi drodzy, w opisie... Boże. Wszelkie informacje na temat wychodzących odcinków, czy też na temat planowanych serii możecie znaleźć w comiesięcznej rozpisce na mojej społeczności, gdzie jest po prostu taka wielka epopeja z góry napisana, wszystkim jest rozpisane pięknie, ładnie, co się pojawi. Oprócz tego, jak zwykle w opisie macie linka na przykład do Donate'a, jeżeli chcecie mi gdzieś wrzucić cokolwiek wrzucić. Macie także linka do... macie także informacje, jak chcecie napisać do mnie na Discorda, czy też na e-mail, wysłać pan Arta, cokolwiek. Ja zawsze chętnie odpowiadam, zapraszam do znajomych. Niestety mam na Discordzie ustawioną taką paskudną opcję, że musicie pierw mnie dodać do znajomych. Ale myślę, że z tym nie ma problemu, chętnie dodam, zawsze pogadam, chętnie pomogę, jeżeli mogę odpowiedzieć na jakieś pytanie, to odpowiem, a teraz lećmy z tym dalej. Natsukaga i Miyumi. A, czyli Miyumi jest jednak z nim. Yo. Hello, hello, Nanashi. Trochę minęło? Z pewnością? Chociaż to było zaledwie parę, to już parę dni jest od tego spotkania? Więc pomyślałam, że mogłaś już totalnie o mnie zapomnieć. Aha, rozumiem, czyli te rozdziały się dzieją tak w pewnym okresie czasu między sobą. Gość jak ty zostawił nas... What? Pomyślałam, że gość taki jak ty po prostu zostawił nas taki... już wystarczający wpływ wręcz... Przekracza moje wyobrażenie. O, więc... Pojawiam się, jakby w tych wyobrażeniach, przepraszam. Pojawia się w twoich snach. Zamknij się. I czy ty cokolwiek planujesz? Mam na myśli, są wakacje w ogóle, ale... wakacje? A, tak, no racja, są. Ty musisz być o wiele bardziej podekscytowany teraz, kiedy się one zaczęły, więc z pewnością nie chcesz robić niczego, co by było stratą czasu. Nie pogrążaj się teraz. Mówiłam ci odnośnie tego hakera wcześniej, więc... Możliwe, że jakieś znajome okoliczności też się wydarzą w tym mieście. A może napisać tego szalonego gościu, który robił te głupie rzeczy znowu? Mam na myśli, nie mam pojęcia odnośnie tego, jaki on musi być głupi, ale... Nie mam pojęcia odnośnie tego, czy on jest głupi, ale z pewnością jest dziwny. Moja rana nadal nie jest do końca wyleczona, więc nie mogę trenować, więc... chciałabyś, żebyśmy pomogli ci odnaleźć tego hakera?
Dokładnie, byłoby miło, jeżeli moglibyśmy znaleźć źródło tego wszystkiego. I Yukinaga, prawdopodobnie on znowu pojawi się znowu. Jeżeli odnajdziemy... Prawdopodobnie on znowu się pojawi, jeżeli odnajdziemy osobę, która jest hakowana. Mam tylko informację o... W tym momencie jedyne informacje, jakie mamy, to to, że winowajca jest niski. Między tym a Yukinagą, więc on jest po prostu kolejnym młodym gościem. Kręci mnie w nosie! O matko, będę kichać. Katar złapał mnie w nic. To znaczy, ja jestem osobą, która niestety jak robi jakieś awośki, cośki. Jeżeli to są awośki, cośki związane z napisami, to ja potrafię parę dni pod rząd siedzieć bez snu i tylko robić coś w tym filmie, a potem siedzę schorowana. Jakby tego było mało, to już też w lecie. Chociaż w lecie też nie jest taka tragedia, w zimie to jest tragedia. O, wiem. Można powiedzieć, że to są ludzie, którzy są szota, wiecie, niscy. To znaczy, no cóż, wiesz. Mogą to być nawet jacyś liści dorośli też, ale tak, prawdopodobnie ma jakiś powód, dla którego wybiera młodych ludzi, którzy są łatwiejsi do manipulowania. I cóż, on używa ich, żeby robić jakieś dziwne rzeczy z kwiatami w ogrodzie? Takie to okropne. Cóż, ja i Miumi możemy tutaj po prostu obserwować, więc... A wy możecie pobiegać około ogrodu i zbierać informacje. Myślę, że tak byłoby najlepiej. Odkąd już dowiedzieliśmy się wystarczająco, kiedy dowiemy się wystarczająco, wrócimy tutaj. Polegam, że będziecie pilnować ogrodu. Tak. Tak. Z wyjątkiem na naszej... Że twoim poszukiwaniem przyjaciół jest wszystko okej? Okay? Cóż... To trochę ten sposób, że ja się do tego muszę przymuszać, ale... Jeżeli chodzi o jakiekolwiek problemy, to wcale ich nie ma, jak przypuszczam. Naruto-hodo, co? A, Boże. Naruto-do. Rozumiem. Więc ty jesteś tym w stylu Power Rangersa, czyli że na początek zajmuje się problemami innych, zanim sobie zdobędzie przyjaciół. Rangers zaprzyjaźniają się z obcymi i unikają niebezpieczeństwa. Unikają? Przecież ty jesteś kimś, kto się sprowadza problemy. No to jestem czarnym Rangersem. O, to ja jestem białym. No to ja będę fioletowym. Fuj. Twoja koordynacja kolorów waszej dwójki jest z pewnością nudna. No to Orkun jest różowy. Co, dlaczego jest różowym? Ponieważ potrzebujemy jednego... potrzebujemy jednego czerwonego. A racja, twoje włosy są różowe. Cholera, zboczyliśmy z tematu. Jak daleko niby to ma zamiar zajść? Wy powinniście stąd iść. No to teraz popytajmy wszystkich wokoło. Może inni mają jakieś informacje. Tak, wirus mógł się też rozprzestrzenić, więc musimy znaleźć winowajcę szybko. Dobra, myślę, że sobie tutaj zasejwujemy i zobaczymy się w kolejnym odcinku. A do tej pory, moi drodzy, bye bye.